Witam Państwa serdecznie na 19. metodologicznej konferencji krakowskiej. W tym roku trochę celowo jest w bardziej kameralnym nastroju, ale okazja jest jednak wielka. Mianowicie 25 listopada tego roku będzie dokładnie 100 lat od dnia, w którym Albert Einstein ogłosił poprawną postać równań pola ogólnej teorii względności. Ta teoria wtedy ujrzała, można powiedzieć, światło dzienne. I właśnie to wydarzenie chcemy uczcić. Wykłady będą dotyczyły zarówno historii tego odkrycia, jak i stanu obecnego ogólnej teorii względności, jej zastosowań do kosmologii, do astrofizyki. Bardzo proszę, żeby przed południową sesję poprowadził pan profesor Andrzej Woszczyna. Jemu oddaję głos. Skracam do minimum wprowadzenie, żeby sobie zaoszczędzić więcej czasu na pierwszy wykład.